Witajcie na kanale Postapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden, a to jest spiżarnia ocalałego. Dzisiaj mamy nowe konserwy z Prepper sklepu, Mr. Prepper. Oczywiście smaków jest wiele, a my dzisiaj zajmiemy się pierś kurczaka w sosie winegre. Oczywiście pewnie większość z Was zna już konserwy z Prepper sklepu. Mieliśmy filet Preppera, mięso Preppera, którego już nie mam, już zjadłem. Skrzydło Udo i wek Preppera. Dostałem je i mówię sobie, kurde, znowu konserwy. Siedziałem tu kiedyś, coś robiłem, nie pamiętam co, chyba te lampki, spróbowałem sobie pierś kurczaka w pomidorach, później właśnie tą, którą dzisiaj będziemy próbować winegrę. I mówię, kurde, ja pierniczę, zarąbiste konserwy, bardzo pozytywnie się zaskoczyłem. Ta konserwa jest to jedna z najlepszych rzeczy z puszek, jakie jadłem. Czym jest sos winegrę? No jest to ocet, olej i przyprawy, pieprz, sól i tyle. I taki też mamy tutaj skład. Filet z piersi kurczaka w sosie winegrę. Produkt sterylizowany, składniki. Filet z piersi kurczaka 81%. Sos winegrę, czyli tak, olej roślinny rzepakowy rafinowany 72%. Ocet 27%, pieprz, sól. Najlepiej spożyć przed. Mamy tutaj 26.10.2001. Czyli to mamy, no, 3 lata. No, 3 lata. Mięsa mamy 100 gram, a 160 gram jest masa całkowita i to jest o tyle fajne. Znaczy masa całkowita, no, czyli sos winegrety mamy 60 gram. Jest to o tyle fajne, że no, taka konserwa jest do zjedzenia na raz. Już kilka razy o tym mówiłem. Idziemy sobie gdzieś tam w górach, na rybach i tak dalej. Jeżeli jest nas do tego, mamy kumpla, mamy żonę, mamy dzieciaki. Otworzymy sobie właśnie taką dużą konserwę, no to się podzielimy, a później jest problem z tym, jak to przenosić, zwłaszcza w lato, więc myślę, że to jest bardzo fajna porcja, taka mniejsza. No i przejdziemy do konsumpcji. Konserwa wygląda tak. No pachnie jak kurczak w sosie winegre. Oczywiście można to jeść samo, po prostu jako takiego kurczaka. Możemy sobie zrobić jakąś sałatkę z ryżem. Już mamy jakiś właśnie sos, olej, ocet. Dodać do tego jakieś warzywa. Z chlebem możemy to zjeść. Ja sobie zjem same. W mojej opinii jest super. Kanapka. Oczywiście pewnie będą osoby, które nie lubią octu. Jeżeli nie lubicie sosu winegre, to nie będzie Wam to na pewno smakować. Ale oczywiście są jeszcze w pomidorach. W pomidorach też są super. Myślę, że następnym razem sobie otworzymy w pomidorach. Z ryżem, z kaszą, właśnie z jakimiś warzywami, nawet z puszki. Myślę, że świetna sałatka, baza do świetnej sałatki jak dla mnie. Ten sos winegre właśnie tak podkreśla smak tego kurczaka, oprócz tego no filet kurczaka sam z siebie jest suchy. I z tym sosem nie jest właśnie taki suchy, jest ten olej, jest ten ocet. Naprawdę świetnie, świetnie to smakuje. Myślę, że muszę sobie zrobić zapas właśnie z tego smaku, jeszcze spróbuję pozostałe, ale ten myślę, że będzie jednym z moich ulubionych. Myślę, że jest to smak, który warto spróbować. Za każdym razem, kiedy recenzowałem Wam te konserwy z Prepper sklepu, mówiłem, no, że przy okazji, albo jeżeli chcecie. Myślę, że to jest taka konserwa, którą warto sobie zamówić i spróbować. Oczywiście pamiętajcie o tym, że macie kod. Jeżeli wpiszecie przy zamówieniu Morden, dostaniecie 5%. Myślę, że warto zawsze wpisać właśnie ten kod, tak żeby dostać jakiś rabat. A już nie będę więcej przedłużał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. Oczywiście mamy też kody w Centrum Uczniczym. No i są te wszystkie chińskie sklepy, czyli Gearbest. I tam też macie właśnie kody do różnych kategorii. A już więcej nie przedłużam. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia na szlaku.